to jest niemożliwe. Mogę to nagrać? Nie. Bo to będzie dobry ten. Ale to wszyscy wiedzą o tym. Właśnie nie, bo młodzi nie wiedzą o tym, że były takie akcje. Czyli, że były wigilie dla samotnych. Dla samotnych. Ale mogli przychodzić inni ludzie. To nie było tak zastrzeżone. Taki tytuł był tej działalności. Wigilia dla samotnych. Ale można było przychodzić. Nawet rodziny przychodziły. No i? Nie zawsze miejsca było dość. No i później kobiety niektóre, które nie musiały w domu wigilii urządzać, no to były kelnerkami, pomagały ludziom starszym, którzy wymagali pomocy. I następnego dnia chodziliśmy sprzątać te wszystkie dekoracje. No, naczynia raczej były posprzątane wcześniej, tylko chodziło o dekoracje, które robiliśmy przedtem. To nie to było, bo było dużo nas, różnych studenci, uczniowie i starsi. Starszych też było sporo. Odwiedziła nas kiedyś pani Natalia Karapuda. Przyszła się popatrzeć, co my wyrabiamy. A Natalia Karapuda to piosenkarka? Nie, ona jest związana z telewizją olsztyńską. No i najczęściej ją widzę przypowiadającą pogodę. A w której telewizji? Olsztyńskiej. A jest jeszcze olsztyńska telewizja? Pewnie, że jest. Cały czas jest. A na którym programie? Jak to oglądać? Znaczy u mnie. Ja mam na zimną. A, to ja sobie muszę kartę do tego. Kartę TV. U mnie jest na kanale 18. A tytuł kanału jest TVP Olsztyn. Właśnie. To do listy. Już końcówka. Pewnie dlatego, że pan pomógł. To szybko mi poszło. Te są bardzo dojrzałe. To może już lepiej nie. To te już uszkodzone. No już mi się nie chce. Ja mogę je zjeść. Nie, niech pan nie je, naprawdę. Bo to zaszkodzi się może. Nie, no ja nie takie rzeczy, ja jestem szamanem. Lepiej nie ryzykować, a później jeszcze inną dietę pan będzie musiał stosować. Nie, spokojnie. A próbowała pani grzyby? Ja grzybów teraz nie zbieram, bo już zapomniałam, jak one wyglądają, które są dobre. A poza tym nie przepadam za grzybami. Nie, to są boscy posłańce grzyby. Grzybogi. Przecież nawet jak ten święty Mikołaj wchodzi, to ma taki strój jak muchomor. No to tylko kolory przypominają. No, coś w tym jest. Albo bombki na choinkę w kształcie muchomorków. No bombki to są, no bo muchomory. Albo jak syberyjski szaman suszył muchomory na choince i wtedy powstały bombki w kształcie muchomorów. Tak. A później przychodził kominem, bo było tyle śniegu, że drzwi zasypało. I tylko kominem mógł wejść. Tylko dlatego pająk jakiś. Spider zakrzak. Tak. To dokładnie on. Dokładnie on. Zielony jakiś był. No i fajnie. Dobra. Zapomnijcie o tym filmie. Nie subskrybujcie, nie klikajcie i tak dalej. I dzięki, że dotrwaliście do końca. Bo na końcu filmiku są najlepsze rzeczy.